Cześć, nazywam się Wojciech Graczyk i witam Was już w 73. wywiadzie na kanale Samorozwój dla Młodzieży. Dzisiaj moim gościem jest Julia Nowicka. Julia interesuje się psychologią, budową ludzkiego umysłu oraz całym funkcjonowaniem tych naszych neuronów. A jakbyś mogła powiedzieć kilka słów o sobie, to czym się zajmujesz w swoim życiu? Mam na imię Julia Nowicka, chodzę do 11 Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, mam 18 lat. Ogólnie mogę powiedzieć, że jestem człowiekiem takim wszechstronnym, ponieważ bardzo lubię sport, bardzo lubię muzykę. Muzyka wyzwala we mnie mnóstwo emocji. Przy okazji lubię te emocje również przekazywać sobie w eter albo innym ludziom śpiewając. Ostatnio również zapisałam się na lekcję pianina, więc jakby ta muzyka w moim życiu jest dosyć aktywna. I tak jak już wspomniałam, emocje i to, co się dzieje w naszym mózgu, bardzo mnie interesuje, taki aspekt psychologiczny. No i właściwie tyle o mnie. Czyli pani psycholog w połączeniu z erudytą i jeszcze z muzykiem. A skąd w tobie ta pasja do psychologii? Moja pasja do psychologii została zapoczątkowana w pewnym okresie mojego życia, w którym zdałam sobie sprawę, że w życiu nie ma nic niemożliwego, że tak naprawdę nasze ograniczenia, jakiekolwiek, siedzą w naszej głowie. I tak naprawdę taka moja pasja do psychologii polega na kształceniu samego siebie, na budowaniu takiego własnego ja. Teraz przejdziemy sobie do takiej części bardziej związanej z twoją historią życiową. Więc jak hejt wpłynął na twoją pewność siebie i produktywność w życiu? Ja chodziłam przez bardzo długi czas do jednej i tej samej szkoły, bo zaczęłam do niej chodzić tak naprawdę w zerówce, a skończyłam w pierwszej klasie gimnazjum. Nie powiem, że ta szkoła mi się do końca podobała, ponieważ powiedzmy, relacje z moimi przyjaciółmi, znajomymi nie były takie, jakie być powinny moim zdaniem, a zresztą w okresie podstawówki, ewentualnie jeszcze gimnazjum, dzieci potrafią być naprawdę okrutne wobec siebie. Więc w momencie, kiedy się przeniosłam to było w pierwszej klasie gimnazjum, przeniosłam się do zupełnie innej szkoły, poznałam zupełnie innych ludzi. Tak naprawdę miałam taką czystą kartkę i zaczęłam wszystko od nowa. Uwierzyłam w siebie, ponieważ wcześniej jakby relacje z moimi znajomymi bardzo obniżyły moją pewność siebie. A jeżeli chodzi o to, jak hejt wpłynął na produktywność w życiu, to hejt sam w sobie wpłynął bardzo negatywnie. Ale dopiero po jakimś czasie, kiedy się przebrnie przez tą drogę, przez tą ciężką drogę tak naprawdę takiej zdobywania takiej samoświadomości, to jestem w stanie powiedzieć, że dał mi ogromnie dużo, ponieważ to jest taki moment, w którym zdajesz sobie sprawę, że doznajesz takiego szoku. Widzisz taką wielką przepaść między tym, jak postrzegałeś życie wcześniej, a jakie ono naprawdę może być, bo hejt tak naprawdę głównie obniża pewność siebie. A bez pewności siebie jesteśmy w stanie bardzo mało zrobić w naszym życiu. Nie jesteśmy w stanie rozwijać naszych pasji tak, jakbyśmy chcieli, ponieważ ludzie na każdym kroku są oceniani i jeżeli my będziemy podatni na te oceny i jesteśmy na nie podatni poprzez właśnie obniżoną pewność siebie, to nigdy w życiu nie osiągniemy w życiu tego, co byśmy chcieli. Dlatego jakby ten cały hejt spowodował to, że przeszłam przez tą ciężką drogę i dzięki wsparciu mojej rodziny, dzięki zmianie szkoły, dzięki możliwości spojrzenia na życie z zupełnie innego punktu widzenia, nabyłam takiej samoświadomości życia. I tak właśnie pozytywnie
i twórczo wpłynął hejt na moje życie. Powiedz nam w takim razie, jak to wyglądało, ta twoja droga przemiany, ponieważ to nie jest tak, że jedna decyzja całkowicie zmieni twoje życie, to jest pewien proces. Więc jak to wyglądało? Jak wyglądały twoje kroki przemiany? Tak. Na początku, powiedzmy, miałam tą niską samoocenę, okej. I powiedzmy, chciałam coś robić ze swoim życiem. Niestety, załóżmy, dochodziłam do pewnego momentu, w którym potrzebna mi była pewność siebie, ale taka nie, że a tam nikt nie widzi, jak ja się czuję, mogę udawać. Właśnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby być zupełnie szczerym ze sobą w życiu. I był taki okres w moim życiu, kiedy mówiłam sobie, skoro nikt nie widzi tego, że na przykład coś mi się w sobie nie podoba, to jest okej. Ale doszłam do pewnego momentu, w którym przestało, jakby zaczęło mi to przeszkadzać. Powiedzmy, bardzo mi to zaczęło przeszkadzać w związku, ponieważ związek opiera się na 100% szczerości. I tam mi to głównie przeszkadzało. I to mnie tak naprawdę najmocniej zmobilizowało do tego, żeby pracować nad sobą i poprawić swoją samoocenę, ale tak naprawdę, tak na 100%, tak idealnie od środka. I to był właśnie taki chyba najbardziej kluczowy etap. Jednak wcześniej był również taki moment zaprzeczenia, właśnie to, o czym mówiłam, że nikt nie widzi, jest okej. Potem był właśnie etap, kiedy zdałam sobie z tego sprawę, że jest naprawdę źle. I to był bardzo przykry etap, ponieważ cała jakby taka... Ja zamknęłam się w takiej bańce, tak naprawdę. I najpierw musiałam ją przekuć i to powiedzmy, że to po prostu bolało. Najpierw trzeba było przyznać się do prawdy, przyznać się do tego, że wcale nie było dobrze, że to, że robiłam sobie taką strefę bezpieczeństwa, to nie o to tak naprawdę chodzi. To był etap, w którym musiałam z niej wyjść, musiałam się przyznać, stawić czoła tej prawdzie i tak naprawdę wtedy zaczęła się ta praca. Ale ta praca nie polegała na tym, że ona była strasznie ciężka, okropna, tylko tak naprawdę każdego dnia mogłam zobaczyć jakiś mały sukces. Ponieważ kiedy już znamy przyczynę naszego niepowodzenia, to dużo łatwiej jest nam z niego wyjść. I po prostu z każdym dniem ja widzę u siebie zmiany na lepsze i one są po prostu cudowne. One z dnia na dzień motywują mnie do tego, żeby być jeszcze lepszym, jeszcze bardziej pewnym siebie człowiekiem, żeby robić coś ze swoim życiem, żeby nie patrzeć na innych, bo to po prostu nie ma znaczenia. Tak jak już wspominałam, wszystkie nasze ograniczenia są tak naprawdę tutaj. W ciągu lat bardzo zmieniłaś swoje myślenie. W zasadzie, no, czym to jest spowodowane? Myślę, że to zaczęło się w momencie, w którym uznałam, że muszę coś zrobić ze swoim życiem, żeby po prostu osiągnąć jakiś sukces. Właśnie w tym momencie, w którym jakby... przestałam przeczyć prawdzie i się zgodziłam z tą prawdą. A na pewno warto wspomnieć o książce, którą przeczytałam. To było tak naprawdę w bibliotece szkolnej. Byłam tam po to, żeby tam poczekać na nauczycielkę, ponieważ mieliśmy jechać zareklamować nasze liceum w jakimś gimnazjum. I poszłam tam i czekając, wzięłam po prostu kilka książek. Położyłam sobie, wiedziałam, że mam godzinę, czymś się muszę zająć. I była to książka, która nosiła tytuł Fenomen poranka. Autorem jest Hal Elrod. I ona opowiada o tym, że jeżeli wstaniemy rano jakby i wykorzystamy pewien czas rano tylko dla siebie, powiedzmy, że pomedytujemy, pójdziemy pobiegać, po prostu zrobimy coś dla siebie, bez nerwu, bez stresów związanych, nie wiem, ze śpieszeniem się do pracy czy do szkoły, to będzie to po prostu dobry poranek. A dobry poranek sprawia, że mamy dobry dzień. Dobry dzień to jest dobry tydzień to miesiąc to rok, a rok to życie. No i... Rok to życie. Rok to życie. I tak naprawdę
jak zaczęłam czytać tą książkę, myślę sobie, a czemu nie spróbować? I tak jak ja wstaję normalnie, wstawałam 6:10, 6:20 do szkoły, tak od połowy drugiej klasy liceum wstaję do szkoły o 5 rano. I rano albo medytuję, albo idę na spacer, albo sobie ćwiczę, powiedzmy jakieś takie ćwiczenia delikatne na pobudzenie krążenia krwi, ale bardzo lubię spokojnie zjeść śniadanie i kiedy jestem w stanie to zrobić rano, to naprawdę, mimo tego, że miałam powiedzmy dwie matmy o 7:30, to jestem w stanie iść na nie z uśmiechem. Po prostu. I tak jak mówiłam, każda pozytywna myśl niesie za sobą kolejną pozytywną myśl. I kiedy my zaczniemy poranek, to jest też opisane, tak wspaniale opisane w tej książce, kiedy zaczniemy nasz poranek ze stresem, z takim, jak to nazwać, z takim bólem, powiedzmy, istnienia rano, jak to większość ludzi ma, czemu to ja muszę tak wcześnie wstawać, to naprawdę życie może się diametralnie zmienić i myślę, że ta książka jest warta przeczytania. Kolejna rzecz, która wpłynęła na moją zmianę. W pierwszej klasie liceum mieliśmy taki przedmiot jak podstawy przedsiębiorczości i mieliśmy na lekcji zadanie, żeby wymyśleć 3 pomysły na innowację społeczną. Razem z moimi koleżankami w grupie wymyśliłyśmy tam 3 takie projekty, ale jeden przypadł pani wyjątkowo do gustu i poprosiła nas, żebyśmy wzięły udział w konkursie. No i w tym konkursie tam najpierw pojawiłyśmy się w pierwszej 20 w Polsce, potem w pierwszej 10 i ta pierwsza 10 jechała do Warszawy, do głównej siedziby Nationale Nederlanden w Warszawie i tam odbywał się finał Polski. No i zostałyśmy tak naprawdę wicemistrzyniami w tym finale i myślę, że jakby... bo wtedy byłam w klasie z rozszerzonym hiszpańskim, historią i angielskim. I tak naprawdę cały projekt tak naprawdę opierał się na tym, żeby wymyśleć biznesplan, żeby go rozpisać, żeby potem... No to był po prostu taki biznes, taki projekt biznesowy. I to mnie jakoś tak zmotywowało do tego i zainspirowało, żeby zmienić klasę w ogóle na matematyczną. I w sumie to jest trochę niesamowite, ale no tak się stało i ja czuję, że jestem na dobrej drodze. I właśnie to był jeden taki czynnik, który przyspieszył tą moją całą zmianę. Wspominałaś, że bardzo, bardzo dużo pewności siebie. W takim razie, czym ona jest według ciebie? Pewność siebie według mnie to jest całkowita wolność. Całkowita wolność od opinii innych. I to nie tak, że ja bym mogła, nie wiadomo co ja teraz mogłabym zrobić, nie wiem, coś rozwalić w miejscu publicznym, najdelikatniej mówiąc, ale no bo wiadomo, jakoś tam jakieś maniery trzeba zachować, tak? Ale to nie chodzi o to, że na przykład wychodzę gdzieś i powiedzmy, nie mam takiego makijażu, jakby mi się podobał, albo podobałby się komuś, albo powiedzmy tego dnia się jakoś tam gorzej ubrałam, bo powiedzmy mi się nie chciało, czy cokolwiek z tych rzeczy. Nikt nie powinien w takiej sytuacji czuć się gorzej, bo to jest tylko jeden dzień tak naprawdę, a to co mamy w środku wewnątrz, to jest zupełnie co innego. I tak jak my się czujemy wewnątrz, tak wyglądamy na zewnątrz, więc moim zdaniem pewność siebie to jest taka wolność. Wolność przed opinią innych. Teraz przejdźmy do konkretnych zasad, które ustaliłaś sobie w swoim życiu. Dobrze. Jakie są według ciebie 3 takie najważniejsze? Pierwsza zasada. Dziś rób to, czego innym się nie chce. Jutro będziesz miał to, o czym inni tylko marzą. Taką zasadę, to jest właściwie takie zdanie, takie powiedzenie, takie motto, które przeczytałam przed tym, jak zaczęłam trenować siatkówkę w moim gimnazjum. Pomyślałam sobie, nie no, albo jestem za niska, albo właściwie nigdy nie trenowałam, przecież to nie, bo te dziewczyny tam już dużo lepiej grają ode mnie, no to nie ma sensu, przecież może jakbym, nie wiem, już coś umiała, to mogłabym pójść, ale to nie o to chodzi, bo
pomyślałam sobie, przeczytałam to zdanie, gdzieś w internecie znalazłam tak zupełnie randomowo, przeczytałam je i sobie pomyślałam, okej, jak pójdę dzisiaj trenować siatkówkę, za 3 lata będę całkiem niezła. Ale jak sobie codziennie będę myślała, nie, no bo ja tak w sumie nie umiem, to tak no nie, bo to tak za dużo czasu, bo to dopiero za 3 lata tam będę dobra jakaś tam, to właśnie tak nie powinno być. Minęły 3 lata, a właściwie to 4, tam więcej, 4-5 lat i naprawdę kocham ten sport. Dużo mi dał, też zwiększył moją pewność siebie. I dlatego ta zasada jest dla mnie bardzo ważna w życiu, że po prostu coś bym chciała, zaczynam teraz nie patrzeć na to, że to będzie tam dopiero za ileś tam lat, bo za ileś tam lat to ja sobie powiem, czemu ja tego nie zrobiłam, przecież ten czas już minął. I jaki to ma sens? Druga zasada, żeby być szczerym, zupełnie szczerym w życiu i żeby się nie bać swojej szczerości, żeby mówiąc komuś coś powiedzmy osobistego, nie bać się tego, nie wstydzić się tego, bo to jest całkiem normalne. Ludzie, każdy człowiek coś w życiu przeżył. Nie ma człowieka, który jest idealny i nie przeżył nic smutnego, że nic go jakby nie zburzyło trochę jego i samoceny i ogólnie tego człowieka. Każdy coś miał w swoim życiu i są ludzie, którzy się boją o tym mówić otwarcie. I kiedy dana osoba zacznie mówić o tym otwarcie i szczerze, to te osoby, które są trochę zagubione, one jakby wtedy to nie chcą do siebie tego przyjąć, bo one czują podświadomie, że też coś takiego mają, też by chciały tak otwarcie, ale się boją. Boją się oceny innych, boją się, że ktoś to negatywnie wykorzysta wobec nich, że człowiek coś powie osobistego i ktoś to przeinaczy, cokolwiek z tym zrobi i wykorzysta przeciwko niemu. Tak na dobrą sprawę, tak myślą ludzie, którzy sami tak robią, z reguły, nie zawsze, ale z reguły. Dlatego uważam, druga zasada w moim życiu, szczerość, ale w parze z tą szczerością idzie właśnie to, że się nie wolno bać tej swojej szczerości, że jak już coś mówisz, to wiesz, że nikt nie jest w stanie wykorzystać tego przeciwko tobie, ponieważ ty się tego nie boisz, ty się tego nie wstydzisz. A trzecią zasadą, po prostu pozytywne myślenie w życiu, pozytywna energia, ponieważ każda pozytywna myśl niesie za sobą kolejną pozytywną myśl, a to niesie za sobą pozytywne zdarzenia w naszym życiu. Wiemy dobrze, że tak naprawdę ludzki mózg bardziej zapamiętuje negatywne zdarzenia i negatywne myśli, szybciej je przywołuje, ponieważ one się wiążą z większą dawką emocji i tak to po prostu działa. Dlatego nad pozytywnym myśleniem, pozytywną energią trzeba po prostu pracować codziennie. Trzeba nad nią pracować, trzeba być wdzięcznym codziennie rano, budzić się, mówić sobie, za co jest się wdzięcznym, pamiętać o tym, cały czas myśleć o tym, myśl pozytywnie, wszystko jakby, cokolwiek się złego stanie, trzeba pamiętać o tym, że życie zawsze układa się idealnie, bo wszystko na końcu po prostu wychodzi tak, jak powinno być. Może nam się wydaje na początku, że no, biedna ja, czy tam biedny ja i to tak, dlaczego ja i tak dalej, ale dlaczego ja, no tak. Ale potem widzimy, że to jednak może przynieść pozytywne skutki w naszym życiu. Każde negatywne zdarzenie nas czegoś uczy. I to jest trzecia moja zasada w życiu. Czyli takie dosyć ciekawe zasady, warto je wprowadzić w swoim życiu. A teraz, jakie są według Ciebie takie kluczowe umiejętności miękkie oraz cechy charakteru, które powinna posiadać każda osoba, takie uniwersalne? Po pierwsze, zacznijmy od tego, czym są umiejętności miękkie i umiejętności twarde, żeby mieć jakby porównanie. Umiejętności twarde to są takie typu wyuczona wiedza gdzieś w szkole, jakieś takie, powiedzmy, jak ktoś umie, nie wiem, robić deski, no to jest taka umiejętność twarda, on umie robić deski i koniec. Programować też. Dokładnie, programować to już takie może lepsze przykłady, ale no to mi przyszło do głowy po prostu. A umiejętności miękkie opierają się głównie na psychice ludzkiej.
Są to takie umiejętności jak umiejętność rozmowy z drugim człowiekiem, umiejętność pracy w zespole, umiejętność, taka, właściwie taka dojrzałość emocjonalna to jest. I tak na dobrą sprawę, umiejętności miękkie są coraz więcej, coraz bardziej mile widziane u pracodawców tak naprawdę, ponieważ to są umiejętności przyszłości moim zdaniem. Ponieważ większość umiejętności twardych zaczynają nam zastępować komputery, a umiejętności miękkie, one są przypisane stricte do człowieka, do istoty, która myśli logicznie, myśli potrafiąc jakby wziąć pod uwagę daną sytuację, losową, zmianę sytuacji, nagłą i tego komputer po prostu jeszcze nie potrafi, on nie potrafi tak czuć. Więc to są umiejętności miękkie i one zawsze będą potrzebne, bo tego nam nie zastąpi komputer. I jakie cechy takie miękkie mogą być nam, ludziom tak naprawdę potrzebne? Ja myślę, że ta umiejętność pracy w zespole. Często jest tak, że każdy chce wszystko zrobić sam, bo on wie najlepiej, ale tak naprawdę potem bierze na siebie za dużo. A ja uważam, że ludzie powinni się szanować nawzajem i w tym całym szacunku i zaufaniu tak naprawdę dzielić się zadaniami, bo w momencie, w którym się zjednoczymy, jesteśmy w stanie zdziałać naprawdę wiele. Naprawdę wiele. A część ludzi po prostu tego nie rozumie i oni chcą sami, nie, bo ja sam i tak dalej. A kolejną jakąś taką cechą miękką może być to, że szczerość chyba po prostu między ludźmi. A w jaki sposób poznawać siebie? W jaki sposób odkryć, co rzeczywiście nas interesuje i jak poszerzyć albo odkryć po prostu no siebie, swoją samoświadomość. Jakieś takie może swoje pasje znaleźć. Też. Nie tylko, aczkolwiek też. Okej. Żeby odkryć taką swoją świadomość, odkryć siebie tak naprawdę, najpierw trzeba wziąć pod uwagę, że człowiek może popełniać błędy. Człowiek nie jest idealny i żeby człowiek mógł coś osiągnąć w życiu, najpierw musi przejść przez długą drogę, która po prostu jest wyściłana błędami. I jeżeli my nie mamy takiej świadomości, że okej, ja zacznę co chcę, ale na początku nie będzie szło dobrze. Tylko jeżeli człowiek ma taką świadomość, że ja mogę popełniać błędy, jest okej, to jemu po prostu jest łatwiej. To jest pierwsza najważniejsza rzecz. Jeżeli chcemy cokolwiek zacząć, chcemy czegoś próbować. Bo druga rzecz to jest próbować właśnie. Żeby znaleźć, żeby siebie odnaleźć, to trzeba próbować wszędzie. Trzeba próbować różnych metod. Myślę, że taką fajną metodą jest tak naprawdę taka motywacja poprzez czytanie. Czytanie wielu książek, oglądanie filmów, oglądanie poradników. Oglądanie tak naprawdę poradników takich psychologów. To jest druga rzecz. I żeby znaleźć samego siebie, trzeba przede wszystkim słuchać swojego serca. Bo rozum to jest jedno i jego powinniśmy słuchać, bo jest nam bardzo potrzebny, ale w momencie, kiedy połączymy nasz rozum z naszym sercem, to jest po prostu mieszanka idealna. I tak naprawdę z tym możemy zrobić wszystko. I odnaleźć siebie, no niektórzy robią to szybciej, niektórzy wolniej, każdy ma inny czas, ale musimy wiedzieć, że to musi być tak krok po kroku. Nie można się do niczego zmuszać, nie można tego robić, ponieważ coś muszę tam załóżmy osiągnąć, tylko trzeba to robić dla siebie. Chcę odkryć samego siebie, ponieważ chcę być szczęśliwy w życiu. Bo tak naprawdę, kiedy jesteśmy szczęśliwi sami ze sobą, to jesteśmy w stanie dawać to szczęście wszystkim innym i wszystko, co wtedy robimy, niesie ze sobą radość i szczęście. I nie wiem, mogę jeszcze powiedzieć, jak ja odkryłam siebie. A powiedz, jak odkryłaś siebie? No właśnie, słuchając swojego serca. Był taki czas, kiedy przez kilka lat śpiewałam w takim domu kultury, tam na osiedlu, na którym mieszkałam.
No i bardzo się z tego cieszyłam. Chodziłam na jakieś koncerty, jakieś konkursy. Powiedzmy tam, no ile ja miałam lat? 6 jak zaczęłam, może 13 jak skończyłam tak naprawdę. To długo byłeś? No, trochę było, ale byłam na tyle mała, że też nie wszystko rozumiałam, prawda? I to był taki czas trochę taki... Teraz go tak trochę mgliście widzę tak naprawdę. Ale myślę, że to był czas, kiedy byłam zadowolona z życia. Naprawdę byłam zadowolona z życia. Mimo jakichś niepowodzeń w szkole, takich bardziej z rówieśnikami, to i tak to śpiewanie dawało mi jakąś taką radość, spełnienie takie. I myślę, że wtedy trochę, powiedzmy, byłam bliżej do samej siebie. A potem, jak już to skończyłam, na początku było ok, czułam się tak samo, ale z roku na rok było coraz gorzej i miałam takie dziwne wrażenie, że coś przeoczyłam, że mimo tego, że powiedzmy jestem aktywna dosyć w życiu, że jakiś sport uprawiam, że powiedzmy dużo czytam, interesuję się tą jakąś psychologią, tym kształceniem osobistym, to czegoś mi brakowało i na przykład słuchając uczestników The Voice of Poland albo jakichś innych programów, się strasznie dziwnie czułam, źle się z tym czułam. I wróciłam teraz do tego śpiewania jakiś czas temu, właściwie 2 tygodnie temu. I tak naprawdę po drugich zajęciach jestem w stanie powiedzieć, że poczułam się naprawdę wyzwolona. Poczułam się tak, jakbym wcześniej, w tym nieodpowiednim może okresie mojego życia, tym takim przejściowym, tej całej odmianie, nałożyłam sobie pewną naprawdę ogromną barierę. Barierę po prostu tak między właśnie tym, między mną, a tym, tą prawdziwą mną. I 2 tygodnie temu, czy tydzień temu ją przekroczyłam i czuję się z tym naprawdę świetnie, chociaż zacząć było dosyć trudno. Po 5 latach zobaczyłam się z moją nauczycielką śpiewu, obie się prawie popłakałyśmy. Powiedziała, mam nadzieję, że już teraz od nas nie uciekniesz, no i tak naprawdę krok po kroku, bo to nie jest tak, że ja wcześniej nie chciałam tego zrobić, tylko nie czułam się gotowa. I przyszedł czas, 2 dni wcześniej z nią korespondowałam i podjęłam decyzję, idę porozmawiać. No i z tej rozmowy wyszło na to, że wróciłam do mojej pasji. Nie chcę zapeszać za bardzo, ale mam nadzieję, że to dużo da w moim życiu i nie tyle, że nie wiadomo, co z tą pasją zrobię, ale to jestem po prostu ja. I nie dbając o to, co ktokolwiek inny o tym myśli i jak mu się to podoba, czy się nie podoba, bo opinia będzie naprawdę różna na całym świecie, to cieszę się, że do tego wróciłam. I myślę, że tak można znaleźć samego siebie, że słuchać swojego serca, to jest kluczowe. Natomiast w jaki sposób należy pokonać te swoje ograniczenia? Ponieważ tak jak mówisz, to co jest w głowie, to jest najważniejsze. To jest ten impuls, to jest ten początek. Tak. I jak śmiało wejść potem w swoje nowe życie? No na pewno, tak jak już wcześniej powiedziałam, nie mieć takiej świadomości, że nie możemy popełniać błędów. Możemy popełniać błędy i to jest naprawdę ok. I to jest właściwie kluczowe do pokonywania swoich słabości. Na pewno trzeba po prostu zacząć. Trzeba zacząć coś robić. I tak naprawdę potem to już wszystko popłynie z nurtem rzeki. A jakie jest twoje takie największe marzenie, które chciałabyś zrealizować w swoim życiu? Tak naprawdę ja takiego największego marzenia nie mam. Takiego naprawdę, takie marzenie, ale mogę powiedzieć, że marzeniem w moim życiu to jest, kiedy ktoś mnie kiedyś spyta, czy mogłabym, biorąc pod uwagę wszystko, co się wydarzyło w moim życiu, przeżyć to życie jeszcze raz, to czym bym tak chciała. I chciałabym powiedzieć, że tak, po prostu, że tak. Chciałabym być kiedyś całkowicie właśnie dumna z mojego życia. I to tak naprawdę do tego prowadzi świadomość, że wszystko układa się idealnie, bo wszystko czemuś służy, wszystko ma swoje podłoże, wszystko ma swój cel tak naprawdę, to co się dzieje w naszym życiu i no jako takiego marzenia nie mam, no chciałabym być po prostu zadowolona z mojego całego życia. Bardzo piękne słowa.
A jakie są twoje plany na przyszłość? Co byś chciała docelowo robić? Tak, tutaj zawsze jak ktoś mnie o to pyta, to się potem śmieje, bo ja mówię, że po prostu nie wiem, ponieważ no, to już można wywnioskować po tym, że profil matematyczno-geograficzno-informatyczny połączony z lekcjami śpiewu i pianina oraz powiedzmy jakiejś tam pasji psychologią i tak naprawdę takim filozofowaniem, co już podchodzi pod humanistyczne tak naprawdę jakby przedmioty czy działy życia tak naprawdę, to jest jedna wielka mieszanka wszystkiego i niczego. Ja wiem, co możesz robić. Pisanie książek o matematyce filozoficznej. O! W połączeniu jeszcze z informatyką, czyli nowoczesne formy pisania. No, może. Tak, ja myślę, że jestem na takim etapie życia, bo to wszystko może się zmienić. Ja mam dopiero 18 lat i to, co mogę powiedzieć na moment teraźniejszy, to, że mam zamiar robić to, co robię teraz. Uważam, że jestem na idealnej drodze. Na idealnej drodze. Słucham swojego serca, robię to, co mnie pasjonuje, staram się nie podlegać jakimś takim wymaganiom społeczeństwa, typu jak niektórzy powiedzmy popadają w różne nałogi, żeby się podporządkować jakoś swoim rówieśnikom, co potem i tak się kończy w taki sposób, że to nie jest, no to się po prostu zmienia, tak? Po prostu uważam, że jestem na dobrej drodze i plany mam takie, żeby robić to, co robię teraz. Myślę, że coś mi się nasunie i na pewno, jeżeli będzie jakaś dobra okazja na tak naprawdę może nawet osiągnięcie sukcesu w życiu, albo żeby zrobić kolejny krok do sukcesu w życiu, to na pewno z niego skorzystam. Czyli twoje życie, mówiąc najprościej, jest jedną wielką improwizacją. Dokładnie. A czego chciałabyś życzyć moim widzom? Ja bym chciała życzyć widzom, żeby mieli w sobie mnóstwo empatii, żeby mieli w sobie mnóstwo miłości, a właściwie żebyście wy mieli w sobie mnóstwo miłości, radości, takiej pozytywnej energii, bo tak naprawdę to, jaką energię wy w sobie macie, taką emitujecie, taka też się odbija do was i tak będziecie po prostu żyli. Tak jak sobie ułożycie w głowie, taki będziecie mieli punkt widzenia świata, po prostu to zależy tylko i wyłącznie od was i od nikogo innego. I życzę wam tego, żebyście ułożyli sobie to jak najlepiej. Czyli mówiąc zwięźle, róbcie tak, jakbyście sami chcieli być traktowani. No dokładnie, to między innymi, bo to w sumie temat rzeka. W takim razie my widzimy się już za tydzień o godzinie 20, a ja tobie, Julio, bardzo dziękuję za ten wywiad. Dziękuję.